Cześć kochani, witam Was w pierwszym vlogu z Polski. Troszeczkę mnie nie było, ale to dlatego, ponieważ byłam chora, 2 tygodnie leżałam w łóżku. Trochę rozłożyło mnie po tej Dominikanie, ale zobaczcie, już jestem cała i zdrowa. Wyleżałam się, wypoczęłam i wracam do nagrywania. Dzisiaj mamy taki dzień troszeczkę stresujący dla mnie, ponieważ dzisiaj idziemy robić usta, dokładnie ja idę, Luka idzie mi potowarzyszyć, ale najpierw jedziemy do galerii Witkac pochodzić po sklepach, później jedziemy coś zjeść, no i właśnie już z kolacji jedziemy na usta, także mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba, że nie będzie dużo negatywnych komentarzy i nie przedłużając już, zapraszam Was do oglądania. Zobaczcie, jakie ładne espadryle znalazłam. Z takimi pszczółkami złotymi. Chyba je zaraz przymierzę. A tutaj oczywiście paski, których wcześniej nie można było dostać. Teraz zobaczcie, są. Co patrzysz? Kurtki są szczefikiem. Tak jak ma Logan. Taka mi się akurat nie podoba. Nie tak akurat, aż i ty ma. No, fajna. Bardziej mi się tak bluza podoba. Która, ta? Nie, to pierwsza. Tylko w innym kolorze. Co tam sobie dobrego zamówiłeś? Kaczka. Nie, gęś. Nie wiem. Nie wiesz? Kaczkę. Kaczkę? Wyuczone. Schyl głowę. Klaszcz. Proszę bardzo. No, jaka grzeczna. Robisz też usta dzisiaj? Ja chcę jak siostry do Leszki. Myślę, że nie będzie problemu. Hej kochani. Dobra, powiedz mi. No. Co byś chciała? Ja bym chciała. Co chcesz ode mnie? Chciałabym. Ja ci już pokażę. Chciałabym, żeby te usta były takie pełne, ale. To znaczy takie duże, tylko się zastanawiam, czy. No bo to. Żeby coś takiego uzyskać, to nie będę wyglądać właśnie jak takie siostry. Nie, nie, dobra, rozumiem. Dobra, bo ja cię w zeszłym sobie... roku chyba mililitr mi robiłeś, tak? Chyba tak. No a jakbyśmy dwa zrobili, to co? Za dużo. Za dużo? Zdecydowanie. Nie, serio, serio, serio. Nie róbmy tego. Dobra. Co teraz robimy? Znaczy, jest to robić. Boże, bo ja się boję tak tych igieł przecież. A jak robimy? Jest na pan grać? Dwa na górę, dwa na dół? Cztery na górę i trzy na dół. Tak? Cztery na górę? No. Po dwa z każdej strony. Przecież miałeś to. Boże! Lizaka dostaniesz później. Dzielny pacjent. Chodź tu. Daj mi takie coś, jak będziemy kurzyć ostrzymy. Nic nie będzie nogi. Zaczynamy? Będzie boleć? Będę coś czuć? Dobra, już. Dobra. Jesteś w środku? Boże, jak to brzmi. Nie zmywałem się. Byłeś ten? Już tam coś strzyknąłeś? Stałeś? No, ale nic nie czuć. No, nie wiem, co bym powiedział.
To jest znieczulenie bardzo, jest znieczulenie wszystko, ale nic nie czuć szynej. Teraz ty. Raz, dwa mililitry. Nie. I zrobię taki challenge. Ktoś odpowie mililitr. Ustaw na fejsie stan związku wolny. Serio? Najlepsze jest to, powiem wam, że nic nie czuję, nic za nic. No i bardzo dobrze. Takie dobre zniszczenie. Chyba dobrze, nie? Nawet nie czuję, że mi ust dotykasz. Usta. Tylko widzę. Ciekawe ile łapek w dół dostaniesz za to. Ja już robiłam dwa razy. Tutaj robiłam już rok temu u Alexa i u Ewy, ale jakoś wszyscy, nie wiem, część nawet nie wiedziała, że mam kwas. To tak wygląda chyba przez pierwsze 3 dni tylko tragicznie, a później to wszystko ładnie się wyrównuje i ładnie wygląda. Strzykujemy ogólnie 1 ml, tak? 1 tak mililitr. Jest. Bo stwierdziliśmy, że 2 to za dużo już będzie. Także... Działamy. Nic nie czuć. Serio, nic. Mam ci tak zrobię ten... Przestań. And they can't get away, powiedzieć, że już rok temu robiłam tak samo i tak samo wyglądałam, ale tylko przez 2 dni i później wygląda to już ładnie. Wszystko się wchłania i... Nie wszystko się wchłania, ale już o schlizna schodzi, już ładnie to wygląda. Mów dalej. Także się nie bójcie, że tak będzie to wyglądać. Już. Dziękuję bardzo. O kurczę. No, nieźle wyglądam. Ostatnim razem jak wracałam rok temu autobusem, od razu wszystko rok temu. Rok temu, tak patrzyli. Co za nagraczka. Kochani, ja już wstałam, już wczoraj nic wam nie nagrywałam, bo wyglądałam no tak dosyć niezaciekawie. Zobaczcie, tak prezentują się już te usta na drugi dzień. Uważam, że już jest o wiele lepiej. Tutaj mam tylko siniaka, ale to zaraz zejdzie. One są jeszcze takie nabrzmiałe, jeszcze troszeczkę podpuchnięte, ale tak myślę, że za 2 dni już będzie ten efekt, na który czekam. No i co? Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał, że nie będziecie tego jakoś hejtować, ponieważ ja już usta robione miałam 3 razy. I uważam, że jeżeli jest taka możliwość, mogę sobie na to pozwolić, to to robię, ponieważ czuję się zdecydowanie lepiej z takimi pełniejszymi ustami. Jeżeli robicie to w dobrych gabinetach, to jest to jak najbardziej bezpieczne. Ja robiłam akurat w Make My Dream, zostawię wam link w opisie. Jeżeli nurtują was jakieś pytania odnośnie ust, to zadawajcie mi pytania w komentarzu, może nagram taki Q&A i opowiem wam wszystko o ustach. Ja jestem mega zadowolona, no wyglądają już coraz lepiej, idę pod prysznic i dzisiaj jedziemy do Zakopanego, także będzie też vlog z Zakopanego już za 2 dni. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Nie hejtujcie, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze i widzimy się już za 2 dni. Bujaczki, pa!